Naszym dzisiejszym gościem jest Jan Bolesław Perkowski, starosta powiatu białostockiego. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, serdecznie witam telewidzów. Dziękuję, że zechciał pan przyjąć nasze zaproszenie. Wprawdzie początek roku już dawno za nami, jednak wciąż znajdujemy się w dobrym okresie do wszelkiego rodzaju bilansów i podsumowań. A to, co warto podsumować, co na pewno warto podsumować, to jest mnogość inwestycji, jakie były przeprowadzone na terenie. To jest dosyć dużo. Powiatu. Było ich trochę. Faktycznie. Dużo się w powiecie białostockim dzieje przez ostatnie 5,5 roku. Można powiedzieć, że ta szarość powiatu białostockiego minęła w 2018 roku i dzięki wsparciu dużym rządowych środków na drogi pozyskaliśmy ich ponad 130 milionów, z czego dodatkowe środki powiatu białostockiego, naszych gmin powiatu białostockiego, to mamy 260 milionów na same drogi. Ale powiat białostocki nie żyje tylko drogami. Mamy przecież szpital w Łapach, który ratujemy, odbudowujemy go od podstaw. Dużo mieszkańców mogło się przekonać, jak on dzisiaj wygląda. Domy pomocy społecznej. Po 30-40 latach pierwsze remonty, kapitalne remonty, wymiana szybów windowych, wymiana wind. To wszystko się dzieje. Domy dziecka nasze też odremontowujemy. No, staramy się działać we wszystkich naszych jednostkach od 5 lat. Tą pomroczność po byłej władzy, żeby zapomnieć, żeby tego Gierka już pożegnać, dynamicznie pozyskując również środki zewnętrzne. No, taką chlubą naszą jest to, że jest 3 razy więcej inwestycji, co powoduje, że mamy rekordowe tak naprawdę budżety. Kiedyś budżet powiatu to był w granicy 140 milionów złotych, dzisiaj mamy 240 milionów, 230 milionów. Fakt, że dużo poszły płace do góry w tym, ale około 100 milionów rocznie to mamy inwestycje, a te inwestycje się przekładają na taki ogólny wynik, ta mnogość tych inwestycji, bo mamy tych inwestycji prawie na 570 milionów, jak tak zliczymy wszystko, biorąc te aktualizacje zasobów geodezyjnych, budowę dróg, rozbudowę starostwa, żeby nasi mieszkańcy mogli załatwić sprawy w jednym miejscu, a nie latać od ześcianek do ulica Mickiewicza w Urzędzie Wojewódzkim Wydział Geodezji, czy na Branickiego i człowiek sam już się nie orientuje, gdzie mapkę można pobrać, czy na Mickiewicza, czy na Branickiego. Jest takie zamieszanie. Chcemy to wszystko zrobić, no i udaje nam to się zrobić, bo mamy dobry zarząd powiatu białostockiego, mamy dobrą koalicję w Radzie Powiatu Białostockiego, Prawo i Sprawiedliwość i nasze Podlasie, no co skutkuje, zgoda buduje. No nawet muszę powiedzieć, że ta koalicja obywatelska, która jest w Radzie Powiatu, wielokrotnie nas popiera w głosowaniach. Czasami oczywiście jak to opozycja mówi nie, ale widać, że są zadowoleni z nas, bo krytycznie się nie wypowiadają, kiedy jest wotum zaufania czy absolutorium. No, nie ma tam głosów sprzeciwów. Chyba w tym roku był jeden, ale tak ogólnie się wstrzymują. Czyli dają nam szansę. Panie starosto, a jeżeli chodzi o te inwestycje, o których pan wspomniał, chciałbym troszeczkę podzielić to na pewne grupy. Robi się coraz cieplej za oknem. Coraz więcej ludzi patrzy w stronę sportu, w stronę szeroko pojętej rekreacji. Jakie inwestycje mające właśnie na celu wspieranie sportu, wspieranie rekreacji miały miejsce w ostatnim czasie na terenie powiatu? Mamy konkurs na kulturę fizyczną w powiecie białostockim. Tam jest kwota około 60 tysięcy złotych w tym roku było. No, wspieramy te kluby, staramy się wspierać. Chciałbym, żeby to w następnej kadencji udało nam się jeszcze zwiększyć z uwagi na to, że to jest dobra rzecz. Jednak sport, kultura fizyczna powoduje to, że wyciągamy tą młodzież, nawet i nas, osoby starsze, jak mamy to retroligę w Choroszczy, grają panowie w piłkę, od telewizorów, od siedzenia na tej kanapie, bo mam wrażenie, że wszyscy się zrobiliśmy kanapowcami. Jak się zaczynała kadencja w powiecie białostockim, to ważyłem 97 kilo, a teraz ważę 110, także 13 kilo przybyło. Mówią, że to niektórzy, że stres, a ja myślę, że to też to troszeczkę brak ruchu, bo jednak praca jest angażująca i czasowo, i później już fizycznie nic się nie chce robić. Także ten sport u nas w powiecie jest potrzebny. Wspieramy kluby różnego rodzaju sportowe, czy klub Turośniankę w Turośni Dolnej, czy tą Retroligę w Choroszczy, różnego rodzaju konkursy, zawody. Mamy naszą olimpiadę powiatową od 2 lat dla młodzieży ze szkół podstawowych, które chcą wystartować. No to ten sport jakby też rozpowszechniamy, ale w następnej kadencji chcielibyśmy troszeczkę pójść dalej. Wspierać może nawet gminy, jeżeli by się udało wygospodarować na to środki, w budowie boisk, takich utrzymaniu tych boisk, nawet w takich mniejszych miejscowościach, no bo duże aglomeracje, no powiedzmy jak Choroszcz, Czarna Białostocka, Wasilków, one mają te swoje stadiony, a w tych takich miejscowościach już wiejskich czasami to boisko jest, ale to nie wygląda tak, jak powinno być. A dobrze by było, żeby to zaczęło funkcjonować, bo jednak sport to zdrowie.
Mając na uwadze właśnie ten sport, często mam wrażenie, powiat również wspiera, może nieświadomie lub świadomie, ten sport poprzez budowę także ścieżek rowerowych. To też jest jakby zachęcanie mieszkańców do uprawiania tego sportu. No tak, mamy ścieżki rowerowe. Dziś oddaliśmy ostatnio w Dąbrówkach ścieżkę rowerową. Mamy teraz dokumentację, robimy na ścieżkę Niewodnica Kościelna Klepacze, gmina Turość Kościelna Chorosz. Tam chcemy zrobić. Tych ścieżek rowerowych powstają tam, gdzie są potrzeby i możliwości, bo czasami jest trudność z wykonaniem ścieżki rowerowej, bo ona może kosztować tyle samo, co wybudowanie drogi. Z uwagi na to, że ścieżka rowerowa nie może być na tym samym korpusie, co droga, tylko trzeba zrobić obok oddzielny korpus ścieżki rowerowej, poza terenem oczywiście zabudowanym, co powoduje duże koszty budowy, ale też i wykupów gruntu. I tutaj jest taki zawsze ta nasza zasada w inwestycjach powiatowych. Najdroższą ścieżkę, jaką mieliśmy wybudowaną, to jest granica miasta Białystok, Juchnowiec Kościelny do miejscowości Biele. Tam do końca to też nie powstało. Teraz doprojektowujemy, aktualizujemy tak naprawdę projekt do wsi Biele i będzie robiona, ale to kosztowało nas prawie 17 milionów złotych. I to było w 2017-18 rok, z tego pamiętam poprzedniej kadencji, to były ogromne pieniądze. No dzisiaj prawdopodobnie by to kosztowało razy dwa, ale na tamte czasy było drogo. Wspomniał Pan o gruntach. Jeśli chodzi o tereny inwestycyjne, jak tutaj wygląda sprawa? No my jako powiat białostocki się nie zajmujemy terenami inwestycyjnymi, to już należy do włodarzy gmin. To od nich zależy, jak będzie wyglądała ich gmina, czy powstaną te tereny inwestycyjne, czy nie. Chociaż składaliśmy wniosek do konkursu rządowego, który był tam rządowy fundusz na te tereny inwestycyjne. Chcieliśmy przebudować za te pieniądze mosty w Doktorcach, no ale niestety nie udało nam się uzyskać 36 milionów dofinansowania, bo ten most ma około 40 milionów kosztować, a może teraz jeszcze więcej, ale chcieliśmy to zrobić. Ale każda inwestycja, jaka powstaje w powiecie białostockim, czy jakakolwiek droga powiatowa, nawet widać po miejscowości Krupniki Porosły. Raptem, znaczy tam już powstawały oczywiście zabudowa wielorodzinna, bloki, szeregówki i inne, ale tego robi się jeszcze więcej. Każda droga powoduje to w powiecie białostockim, że wartość gruntów idzie do góry. Kiedy mieliśmy drogę Wojski Stanisławową, tak zwaną Angielkę, jeden pas asfaltu w jednym kierunku, to te grunty tam nie cieszyły się popularnością. Dzisiaj te grunty już się cieszą i tak naprawdę otworzyliśmy możliwość dla gminy Zabudów i Juchnowiec Kościelny stworzenia tam terenów inwestycyjnych, gdzie jest szlak bardzo dobrze, droga jest bardzo dobrze zrobiona, taki szlak między Bielskiem Podlaskim a Białymstokiem. Super droga, jeszcze dojdzie do tego S19. Na wstępie wspomniał Pan jako jeden z takich właśnie elementów tych inwestycji o domach pomocy społecznej. Jak wiele ich obecnie jest w powiecie? Domów pomocy mamy 4 w powiecie białostockim. Największym jest dom pomocy w Choroszczy. Tam mamy prawie 298 mieszkańców. No to się zmienia. Raz jest więcej, raz jest mniej. Ale to jest największy dom pomocy. No tam mamy duże inwestycje. No udało nam się wyremontować, zamienić poddasze w pełnowymiarowy oddział. Teraz trwa remont na kolejnych dwóch jeszcze oddziałach, czyli na dwóch piętrach z trzech, które już jedno mamy oddane do użytku. I powiem szczerze, ten dom pomocy w Choroszczy zaczyna wyglądać, ale to tak naprawdę to jest część. Nawet można powiedzieć, że to nie jest połowa jeszcze zrobiona, z uwagi na to, że zostaje nam główny ten budynek największy, gdzie trzeba wyremontować oddziały, bo one miały remont ostatni raz chyba, jak powstał ten dom pomocy, nie wiem, ze 30 lat temu albo i lepiej. Na pewno już musimy wymienić kotłownię, bo też już jest 20-letnia albo i lepiej. Na pewno musimy zrobić kuchnię, ale w tym domu pomocy społecznej udało nam się wymienić w tej kadencji wszystkie windy, gdzie niektóre nawet nie przychodziły do dozoru technicznego. No to dosyć duży wysiłek dla nas, bo tam będzie około 8 milionów inwestycji w tej kadencji i to jeszcze nie jest koniec, bo mamy jeszcze budowę mieszkań chronionych, też tam dla osób potrzebujących takiego usamodzielnienia. Będziemy chcieli tam usamodzielniać naszych nawet mieszkańców, może dom pomocy społecznej, jeżeli by się udało. Także tych inwestycji mamy dużo. W Czerewkach cały dom pomocy udało nam się wyremontować pomimo różnych przygód z firmą budowlaną i też wybudować szyb windowy, postawić windę. Co ciekawe, wymieniliśmy w tych domach pomocy chyba już, tak myślę, że z 80% wszystkich samochodów, korzystając z dofinansowania PFRON-u. Samochody były 10-letnie, 12-letnie.
ale myśmy je wymienili, bo było dofinansowanie i dzisiaj oni jeżdżą nowymi autami, które się nie psują. Wiadomo, że 10-letnie auto już wymaga sporego nakładu zawsze finansowego, jeżeli chodzi o utrzymanie, o remont. W tej chwili jakby zgłaszanie spraw przez mieszkańców w starostwie jest nieco utrudnione ze względu na te roboty, które są prowadzone. Chciałbym właśnie o to zapytać. Jak bardzo zaawansowane są prace? Tak, no mamy teraz wejście główne, przestało funkcjonować, właśnie jest w trakcie wyburzania. Również mamy w trakcie, tam z tyłu był też taki kawałek tarasu, który został też wyburzony i będzie przebudowany. Wejście do starostwa również będzie przebudowane zgodnie z nową koncepcją. To jest część właśnie, część elementu rozbudowy naszego starostwa, dopasowanie jego do obecnej, tej nowej naszej koncepcji. Wejście do budynku odbywa się z tyłu, tam gdzie było wejście wcześniej dla niepełnosprawnych. Cały ruch tamtędy się odbywa. No ale myślę, że to w przeciągu dwóch, trzech miesięcy zostanie już przywrócone do normalności i będzie można wejść prawie wejściem głównym, bo wejście główne będzie przez nowy budynek. No to w niedługim czasie, można powiedzieć, mieszkańcy będą mieli dużo łatwiej. A jak jeśli chodzi o same prace, które są w tej chwili, trwają na terenie tej nowej siedziby, która jest budowana, jak bardzo tam są zaawansowane te prace? Znaczy, można powiedzieć, że już trwa taka wykończeniówka, doszpachlowanie, domalowywanie, prace takie, biały montaż, czyli tam w łazienkach, czy ewentualnie jakieś regulacje wentylacji, nawiewów, czy montaż wind. Na zewnątrz trwają prace obecnie też, takie wykończeniowe zagospodarowanie terenu trwa. Troszeczkę mamy tych utrudnień, bo tam częściowo była przekładana instalacja gazowa, to prąd będzie podłączony, nowe przewody, nowe przyłącze. No troszeczkę jest takiego zamieszania, ale urząd funkcjonuje cały czas normalnie, bez zmian, ale robimy to wszystko z myślą właśnie o mieszkańcach, bo też mieszkańcy powinni być obsługiwani w komfortowych warunkach i wiedzieć, że jadą na ulicę Borsuczą i tutaj załatwią wszystkie sprawy. Oprócz inwestycji, powiat to także szereg różnorakich imprez i wydarzeń kulturalnych, a tych też nie brakowało. W ostatnim czasie mieliśmy Tłusty Czwartek. Na tę okoliczność również przygotowaliście jakieś wydarzenie. Co to było? No tak, Tłusty Czwartek nawet u Państwa w telewizji szeroko był pokazywany. No mieliśmy teraz podsumowanie Tłustego Czwartku i wynagrodziliśmy te osoby, które wygrały naszych laureatów konkursu. Bardzo przyjemne spotkanie było. Panowie mówili, że wystartują po raz kolejny. Znaczy ja się cieszę, że my jako powiat białostocki staliśmy się taką marką, że powiat białostocki to nie jest taki zimny urząd dla petenta, że musi przyjść z konieczności załatwić sprawę, tylko w końcu ten nasz powiat dzięki tej mojej pracy zarządu, wydziału promocji i wielu jeszcze osób zaangażowanych, że on się staje taki bliżej ludzi, że te nasze sercem do ludzi to nie jest tylko zwykłe hasło wyborcze, czy hasło na zasadzie powtarzania, my mamy serce, jak już mam serce, to już jestem super człowiekiem, jestem super gościem, tylko chodzi o to, że każde hasło o pokrycie i dzięki tym kulinariom naszych, tym konkursom na pączek, na mistrzostwa pieczenia babki i kiszki, na taki najlepszą konkurs, który robimy w Supraślu, czy teraz ten szlak pierogowy, czy ten pączek, to my nawiązujemy współpracę z kołami gospodyń wiejskimi, z firmami, które u nas by chciały się wystawiać na imprezach i robimy się tacy bliżej ludzi, bo do tej, jak ja pamiętam, przez 4 lata, jak byłem radnym w kadencji 2014-2018, to ten powiat on nie istniał. To ludzie kojarzyli ten nasz powiat jako taki urząd do załatwiania spraw i jacyś radni chcieli odwołać tylko starostę i że źle się dzieje. A dzisiaj mówi się o powiecie, że jest dla ludzi, do ludzi, bo tak naprawdę my tworząc ten powiat białostocki, ja jako starosta, przewodniczący zarządu powiatu, staram się zrobić coś taki klimat współpracy, tak? Mieszkaniec to nie jest wróg publiczny, to nie jest petent, tylko to jest partner do rozmów, do załatwiania spraw, bo tak powinien wyglądać urząd, bo my pracujemy za pieniądze naszych podatników, a nasi podatnicy to są nasi mieszkańcy i dlatego powinniśmy ich szanować. Jeżeli mieszkańcy uważają, że coś trzeba zrobić, my tak samo podchodzimy do tego, że tą drogę trzeba wykonać. Udało nam się taką dużą rzecz zrobić też w powiecie białostockim,
że drogi budujemy ponad podziałami politycznymi. Nieważne, pod jakiego szyldu jest burmistrz, czy on ma nasze poglądy, czy nie, ale tam mieszkają nasi mieszkańcy. I najważniejsze jest to właśnie, żeby dla tych mieszkańców spełnić ich oczekiwania, a nie na zasadzie, że kolejna kadencja i nie ma drogi. Czasami faktycznie nawet nam się nie udało parę projektów zrobić, jak ulica Kolejowa w Klepaczach. No nie wyszło, tak? Ale robimy wszystko, żeby to zaistniało w przyszłym roku, albo może jeszcze i w tym, jeżeli się uda zgromadzić pieniądze, jeżeli te środki zostaną uzupełnione z rządowych funduszy. Ale będziemy robić znowu na ulicy Niewodnickiej w Klepaczach remont do pętli autobusowej. Część już zrobiło nam PKP, część my teraz zrobimy. Mamy takie działanie na zasadzie, ludziom trzeba pomóc, a nie na zasadzie, dobra, zrobimy dokumentację i na półkę. Bo tak już było w powiecie białostockim. Jak przyszedłem na funkcję starosty, to mogłem się przekonać, że 72 dokumentacje były, można powiedzieć, gotowe część. Część już było nieważnych z uwagi na upływ 3 lat. Realizowaliśmy nawet dokumentację w tej kadencji sprzed 10 lat. Aktualizując je oczywiście, no bo żeby to było wszystko zgodne z przepisami. A nam się udało zrobić ponad 72 odcinki dróg, czyli można powiedzieć, te dokumentacje, które były, one zostały prawie wszystkie wyczerpane. Czyli zostały zrobione te drogi. I powstały nowe dokumentacje. To nie ma tak, że tu robimy i czekamy, tylko powstają kolejne na budowę ścieżek rowerowych, na drogi. Nawet łączymy powiaty. No, droga Wojszki Stanisławowo połączyła powiat białostocki z powiatem bielskim. Droga Czarna Białostocka Jeziorzysk połączyła nas z powiatem sokólskim, gdzie przez Jeziorzysk przecież był bruk, no, słabo tam było. No fakt, że dalszy odcinek również się nadaje do remontów, też remontujemy. No, rozpoczyna się remont w Czarnej Białostockiej ulicy Piłsudskiego i Kościelnej. No, to też tego jakby było oczekiwanie. No, tych inwestycji, tych naszych działań takich prospołecznych do naszych mieszkańców mamy bardzo dużo i mam nadzieję, że to 7 kwietnia będzie zauważone. No właśnie, częściowo odpowiedział Pan na to pytanie, ale na koniec chciałbym zapytać, bo powiat białostocki w tej chwili jest największym w Polsce. Jakie właśnie wyzwania przed Panem stawia sprawowanie tej funkcji? Znaczy, wyzwania są dosyć duże. Na pewno obszar nasz nie jest łatwy. Z uwagi na to, że powiat jest rozległy, mamy tereny przygraniczne, gmina Gródek, gmina Michałowo. Tam mamy niestety wyludnianie się tych miejscowości. No to jest wyzwanie, tak? Ale też jest potrzeba robienia tam dróg. Tam jest potrzeba funkcjonowania tych miejscowości, no w jakiś sposób zachęcania, czy nawet gmina Czarna Białostocka, która by się wydawała, że z położenia nie jest zła, no ale musimy wspólnie z włodarzem, z panem Jackiem Chlubskim, burmistrzem, zrobić coś, żeby w tej Czarnej przybywało tych mieszkańców. Dlatego też nasze działania, jeżeli chodzi o Czarną Białostocką, to jest szkoła nasza średnia, zespół szkół, tam jest teraz klasa technikum informatyczne, strzelnica cyfrowa powstała, te remonty. No, tych ludzi trzeba w jakiś sposób zachęcić. To dla nas jest duże wyzwanie, bo takie miejscowości jak Juchnowiec, Kościelne, gmina Chorosz, gmina Dobrzyniewo Duże czy Wasilków, one nie mają problemu z ludnością, bo tam ludności przybywa. Fakt, że to może nie jest przyrost naturalny, tylko na zasadzie ludzie się wyprowadzają znowu z tych powiatów dalszych, a nawet może i z naszych niektórych gmin, z Białegostoku do powiatu, no bo nieruchomości są tańsze niż w Białymstoku. Tam nie ma problemu, ale będziemy musieli sobie jakoś wspólnie poradzić z tym, żeby w tym powiecie nie było tego wyludniania się tych wsi, bo niektóre wsie właśnie w gminie Gródek Michałowo, one się stają letniskowe. Tam są domy, są użytkowane, no ale nieliczne są zamieszkałe 12 miesięcy w roku. Dużym wyzwaniem są na pewno u nas drogi powiatowe, bo ich jest dużo. To, że my zrobiliśmy teraz ponad 120 km dróg w tej kadencji, to tak naprawdę to 10%. 10% tego, a też trzeba wziąć pod uwagę, że część dróg się wyeksploatowuje. Mija te 10, 15, 20 lat, jak dobrze było zrobione i jeszcze nie była wyeksploatowana za mocą droga, już trzeba robić remont. Kolejnym wyzwaniem jest moda na rower. Ścieżki rowerowe. No, ale te ścieżki rowerowe znowu trzeba budować z jakimś sensem, a nie na zasadzie
zróbmy tu ścieżkę. Okej, zróbmy, ale gdzie ona ma prowadzić? No nie może być, nie wiem, 2 kilometry ścieżki, a potem znowu ślepo i głucho. Kolejnym wyzwaniem jest na pewno rehabilitacja dla osób starszych. To się, jest duże zainteresowanie, no społeczeństwo u nas się starzeje. Chcielibyśmy takie ośrodki zrobić, czy to rehabilitację taką może nie taką mobilną po domach dla osób starszych w powiecie białostockim. Wykluczenie transportowe no, też jest duże. No, czy zrobić autobus, czy nie zrobić jakiegoś tak zwanego, może no, trochę zareklamuję, Bolta takiego, nie? Że jak ktoś potrzebuje tego transportu i jest wykluczony tym transportem, że on będzie mógł się poruszać. No, mamy tych wyzwań dosyć sporo. No, idą nowe czasy i nowe wyzwania. W tej kadencji też mieliśmy wyzwanie, nie wiadomo, dwa wyzwania były duże. Pierwsze to był COVID, który udało nam się przetrwać i nie zamykać urzędu. Drugie wyzwanie to wojna na Ukrainie i uchodźcy z Ukrainy. No, tych wyzwań czasami przed nami się stawia, których nie znamy, a COVID był w ogóle czasem trudnym dla nas, dla wszystkich, bo nie znaliśmy jakby zagrożenia. Zagrożenie było duże, przepisów nie było, było dużo improwizacji, no, ale udało się. Także jeżeli by uda nam się powtórzyć tą Radę Powiatu, że zostaną wybrani, tak jak obecnie jest nasze Podlasie, Prawo i Sprawiedliwość, uda nam się utworzyć tą koalicję, to myślę, że ze wszystkimi sobie zagrożeniami i problemami sobie poradzimy z uwagi na to, że my jesteśmy do rozwiązywania spraw. I my nie gasimy pożarów, bo one u nas nie wybuchają, tylko rozwiązujemy te problemy. Osobiście dla mnie nie ma spraw, których się nie da załatwić. Czasami jest problem z załatwieniem jakiejś sprawy, ale to jest zawsze kwestia czasu. Czasami czas rozwiązuje problemy, ale tak naprawdę, jeżeli jest determinacja i chęć działania w ludziach, w tych naszych radnych, to wszystko jest proste. Najgorzej, jak ktoś mówi od razu, nie da się. Ja czasami nawet żartuję sobie, ktoś przychodzi z uśmiechem, mówię, nie da się od razu, nie? To jest mój taki żart, nie? Ale jak to się da? No właśnie, już się da. Nie? To kwestia jest otwarcia. Ja uważam, że jestem otwartym człowiekiem na mieszkańców. Zawsze się z nimi spotykałem i się spotykam, jeżeli ktoś ma potrzebę. I tak powinno zostać. Urzędnik, czy starosta, czy zarząd, my jesteśmy dla mieszkańców. Jeżeli ktoś się chciał ze mną spotkać przez te ostatnie 5,5 roku, zawsze znalazł się czas. Może czasami nie jest łatwo, nie na już, ale czasami też jest i na już. Jak ktoś już czeka w gabinecie, to nie mówię jutro, tylko zapraszam dzisiaj, tak? Żeby już nie ganiać tych ludzi, bo też nasz powiat, siedzibę mamy w Białymstoku, a powiat jest rozległy. Od jednego krańca do drugiego to jest prawie 100 kilometrów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo. Naszym dzisiejszym gościem był Jan Bolesław Perkowski, starosta powiatu białostockiego. Serdecznie dziękuję.